Damy pana pułkownika, panie Jankosie, no cześć, to idzie się. Przepraszam, ty wziąłeś ten apel? Schowałeś, tak? No koniecznie. Tak jest. Teraz zgleję. Sobie ze wszystkim tą teorię super strun. I ta teoria super strun jest ważniejsza od oceny tej gratu. To jest jedna głupota, tak jak jest naszej najwybitniejszej postaci, przede wszystkim no i dalej tych drugich resztę było, nie, bo to są hopszaplerzy, które no, gdzieś tam wysnęli, ale które stają po głowach, bo na sobie za dużo czytać chcę, ale nie ma Krasiński, Krasiński i Kaczyński i Patryński, te ludzie, którzy pisali kolegom, to są ludzie poważne, te ludzie, którzy pisali donosy do cara. Nie ma atmosfery. Wiesz, Hanna Kazahari nie muszę przedstawiać, wszyscy doskonale znamy, podziwiamy. Wystąpi łącznie z panem, którego tutaj zaprosiła. W związku z tym oddajemy głos. Witam wszystkich. Ja mam swój kanał na YouTubie. Kanał jest Hanna Kazahari. Oryginalny kanał był Fab News. Został zablokowany przez YouTube. Ze względu na myśl o zbrodnie, jakie przedstawiał, bo od roku 2020 z koleżanką razem z Tokio nadawałyśmy o tym, że nie ma żadnego wirusa, ponieważ nie został wyizolowany, że to wszystko, co się dzieje pod płaszczykiem plandemii, to jest ukartowana gra polityczna i to służy zupełnie innym celom. No i kanał się ładnie rozwijał, dopóki sztuczna inteligencja, inaczej zwana sztucznym idiotyzmem, nie dobrała się. Trzeba było założyć po stworzeniu kanału Fab News, trzeba było założyć kanał Hanna Kazahari, teraz jeszcze jeden kanał Fab News Polska. Na Telegramie mam kanał Fab News Japan w dalszym ciągu. Więc kto byłby zainteresowany kontaktem i śledzeniem rozwoju wypadków, tego zapraszam.
Ja ogólnie sama siebie przedstawiam na kanale, że jestem gospodynią domową i kocham puszyste kotki. Dlaczego? To się wzięło z takiego dowcipu brytyjskiego. Brytyjczycy wyśmiewali różne takie socjologiczne historyjki. Na przykład był taki dowcip, że siedzi dystyngowane towarzystwo przy stole, tak jak tutaj teraz jest stół. Wszyscy sobie coś jedzą, piją. Są dżentelmeni, są ladies i jedna z ladies mówi: co państwo sądzą o standardzie złota? Czy należy wprowadzić standard złota? I tu całe towarzystwo oburzone, jak to kobieta mówi o standardzie złota, nie wolno. Więc okazało się, że jeśli dama powie, że kocham puszyste kotki, to już jest w porządku wtedy. Więc ja się staram zachowywać jak dama, kocham puszyste kotki, a co do standardu złota, to może być standard złota, a może być zupełnie coś innego, bylebyśmy sami emitowali swoją walutę, bo to jest podstawą. I teraz ja chcę powiedzieć parę takich rzeczy, nie wiem czy standardowych, czy niestandardowych, bo akurat się nie orientuję, jakie tutaj macie państwo poglądy. W każdym razie ja przeżyłam 55 lat pewnie, wierząc w to, że my mamy tutaj państwo polskie i wierząc w to, że my mamy tutaj instytucje państwowe, i w pewnym momencie dowiedziałam się, że tak nie jest, że to wszystko, co my myślimy, że jest państwem polskim, to jest atrapa, że to, co myślimy, że są instytucje państwowe, to jest atrapa. To, co nazywamy prawem, to nie jest prawem, tylko to jest atrapa, kolejna atrapa. Z Romualdem Starosielcem się poznaliśmy w 2018 roku, bo Romuald wtedy jako jedność narodu, bo nie pamiętam do końca, jako jedność narodu starał się o to, żeby wejść na listy krajowe wyborów, wtedy w 2018 wyborów do Sejmu i Senatu. A ja wtedy należałam do takiej organizacji Jedna Polska i też staraliśmy się zaistnieć w Sejmie. I ponieważ nasz ruch się bardzo fajnie rozwijał, bo nie byliśmy partią, tylko założyliśmy klub wyborczy, komitet wyborczy wyborców, jako Jedna Polska mieliśmy 40 tysięcy zarejestrowanych członków, czyli tyle co, plus minus, tyle co miała wtedy partia PiS. No i ja wtedy byłam przekonana, że my mamy państwo polskie i że staranie się wejścia do Sejmu lub Senatu to ma sens. A potem, dopiero potem się dowiedziałam o tym, że wszystko to, co my widzimy jako państwo, jest de facto korporacją. Do końca są zdania podzielone, kiedy to nastąpiło, natomiast kiedyś to nastąpiło. Mówi się o 1997 roku, mówi się o 2002 roku, różnie to bywa. W każdym razie, kiedy się dowiedzieliśmy o tym, że nie mamy państwa polskiego, dowiedzieliśmy się z wpisu u Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli wejdziecie na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich, to tam jest takie zapytanie od obywatela do Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy to prawda, że Polska jest zarejestrowana jako korporacja w Nowym Jorku? Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że faktycznie takie wpisy na giełdzie w Nowym Jorku są. I Rzecznik Obywatelski zadaje, Praw Obywatelskich zadaje pytanie do rządu. Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest państwem, czy jest zarejestrowana jako korporacja w USA. Dostaje odpowiedź z Ministerstwa Finansów, że Polska jest zarejestrowana jako korporacja ze względu na to, że musi prowadzić handel obligacjami Skarbu Państwa i dlatego Ministerstwo Finansów ze swoją siedzibą jest zarejestrowane jako Poland Republic of w Nowym Jorku. I tutaj jak sobie zobaczymy www.sec.gov,
archiwa Edgar i dane. Dane mam tutaj Poland Republic of. Jest to korporacja z siedzibą ulica Świętokrzyska 12 z numerem CIK 00000079312, czyli jest to korporacja. I tutaj powiedzmy, że niby się zgadzamy na wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, że jest to korporacja, dlatego że chodzi nam o handel obligacjami Skarbu Państwa. Ale potem, szukając w zbiorach, w bazie danych wszystkich zarejestrowanych korporacji, kiedy poszukamy korporacji zarejestrowanych w USA, to nagle im dalej w las, tym więcej drzew. Okazuje się, że wszystko to, co za czasów PRL-u było państwowe, nagle przekształciło się bez informowania nas o tym w korporacje amerykańskie, czyli spółki prawa handlowego. I tak ja tutaj tylko przytoczę parę takich ciekawostek, ale wszystko to, co widzimy jako rzekomo jakieś instytucje państwowe, czyli na przykład pisze do nas Urząd Skarbowy, a Urząd Skarbowy to jest amerykańska korporacja, spółka prawa handlowego, tak jak Kentucky Fried Chicken i tak jak McDonald's, czyli Urząd Skarbowy, McDonald's pisze do nas pismo, proszę się rozliczyć finansowo z nami. A my piszemy do McDonalda, przepraszam bardzo, ja napisałam takie pismo do urzędu w Wołominie, przepraszam bardzo, wy jako korporacja amerykańska, spółka prawa handlowego, prywatna firma, McDonald's, chcecie, żebym się rozliczała przed wami finansowo, ale nie mamy ze sobą umowy. Bo tylko jeżeli spółka prawa handlowego ma ze mną umowę, to ma prawo się czegoś ode mnie domagać. Proszę mi pokazać umowę, o ile taka umowa istnieje. Urząd Skarbowy nie pokazał mi umowy, a ja na koniec mojego pisma napisałam. Ja jestem żywą kobietą, żywym człowiekiem, nie jestem osobą prawną, i jako żywa kobieta domagam się, o ile nie macie ze mną kontraktu, skasowania, proszę zlikwidować moje dane osobowe na mocy RODO, bo was RODO obowiązuje, wasze korporacyjne prawo was obowiązuje, proszę skasować moje dane osobowe, bo nie wiąże nas żadna umowa i moje dane nie będą wam już nigdy więcej potrzebne do przetwarzania w jakiejkolwiek sprawie. Potem Urząd Skarbowy zniknął z mojego pola widzenia. Nigdy więcej już o tym Kentucky Fried Chicken nie słyszałam więcej. Jeżeli sprawdzimy sobie, takie tylko wyrywkowe, ale każdy z nas może sobie wejść do bazy danych Dun & Bradstreet, do bazy Edgar i poszukać sobie informacji. Policja jako instytucja państwowa ma legitymację urzędową podpisaną przez MSW. Mafia, podmiot gospodarczy hitlerowskiej Unii Europejskiej, ma blachy, a wszystkie komendy numer DUMS nadawane hitlerowskim firmom. Google i wygooglować możemy DUNS. DUMS czy DAMS, jak tam sobie ktoś czyta. Wyszukiwarkę zwiadu gospodarczego Bisnot Dun & Bradstreet małymi literami. Wpisz tylko pierwszy człon nazwy jakiejkolwiek instytucji, na przykład komenda, ministerstwo i wyszukaj właściwej sobie terenowo instytucji. A teraz wpisz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów lub Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Numer DUNS 36746159592. DUNS jest 9-cyfrowym numerem identyfikacyjnym nadawanym firmom działającym na całym świecie. Jest jedynym w swoim rodzaju wskaźnikiem stanowiącym potwierdzenie rejestracji i prowadzenia działalności przez podmiot gospodarczy. Jest również wykorzystywany do określania powiązań kapitałowych między podmiotami i tworzenia drzew korporacyjnych. Wszystkie ważne urzędy państwowe są zarejestrowane jako firmy prywatne. I tak na przykład Kancelaria Prezydenta ma numer DUNS
3674615992. Kancelaria Sejmu, numer DUNS 3674-62962. Kancelaria Senatu, numer DUNS 4266-99731. ZUS, numer 422-45449. PiS jest prywatną firmą, numer DUNS 422-10589. Ministerstwo Śmierci, ewentualnie chorób, zwane dla zmyłki Ministerstwem Zdrowia, ma numer 36746-2887. Twór, zwany Policją, jest prywatną firmą ochroniarską o numerze DUNS 422-60398. Podmioty niższego rzędu hierarchii mają numery parzyste, a te traktowane priorytetowo nieparzyste. I to jest o numerach DUNS i o strukturach, z jakimi mamy do czynienia. Czyli nikt się nas nie pytał, a w tle, za naszymi plecami, od kuchni zmieniono struktury naszego państwa na struktury korporacyjne. Czy to było w 1997 roku, czy wcześniej. W każdym razie mamy do czynienia z korporacjami i teraz nie jest to wcale dziwne, że te korporacje nie działają na szkodę żadnego człowieka w Polsce. Nie działają na korzyść żadnego człowieka w Polsce, działają na szkodę każdego człowieka w Polsce. Dlaczego? Ich zadanie to wyciągać z nas pieniądze i przesyłać do swoich właścicieli. Oni się rozliczają, Poland Republic of rozlicza się koniec marca, początek kwietnia, jakoś tak, wysyła raport, sprawozdanie finansowe do Nowego Jorku, do District of Columbia i kto tam wie, gdzie jeszcze, wysyłają swoje sprawozdania finansowe. My Polacy nie wiemy, jak rozlicza się tak zwane państwo polskie, że Trzecia Rzeczpospolita, czy jakakolwiek Rzeczpospolita. My nie wiemy o tym nic. Kiedy poseł Robert Majka zgłosił interpelację poselską, żeby rząd, wtedy kiedy jeszcze był posłem, prawda, w Sejmie, interpelacja poselska, żeby rząd rozliczył się i dał sprawozdanie finansowe za rozmaite lata, tam były wymienione, wyszczególnione lata, za które poseł Majka chce, żeby powstały raporty, żebyśmy poznali raporty stanu finansów państwa, ile zostało pieniędzy zebranych, na co to poszło, jak wygląda rozliczenie finansowe. My, Polacy, nigdy się nie doczekaliśmy odpowiedzi od rządu. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, ile pieniędzy zostało zebranych z podatków, ile pieniędzy na co poszło. A przecież w dobie cyfryzacji, gdyby urzędy skarbowe były urzędami państwa polskiego, to jest zupełnie nietrudno zebrać taką informację i nawet zrobić programy. Ja jestem informatykiem, oprócz tego, że jestem gospodynią domową. Pracowałam tworząc takie zestawy, takie programy, w których zbieramy dane takie na najniższym poziomie, a potem pokazujemy te dane i można robić tak zwany data mining, czyli sobie schodzić po jakimś wybranym elemencie, sprawdzać, ile czego wlatuje do jakiego pudełka. Więc moglibyśmy zobaczyć, na przykład ja mogłabym wejść do Urzędu Skarbowego w Wołominie, w sensie takim, że przez internet, sprawdzić dane finansowe, ile z mojego miasta Ząbki wpłacono pieniędzy z podatków w danym roku, ile z mojej ulicy wpłacono pieniędzy w danym roku, na co to poszło, czy poszło na szkoły, na szpitale i tak dalej. A my żyjemy w świecie ułudy, jakiejś fikcji kompletnej, gdzie firma Kentucky Fried Chicken, dla niepoznaki nazwana Urząd Skarbowy w Wołominie, dusi każdego obywatela, dawaj kasę, dawaj kasę i najlepiej daj więcej kasy niż zarabiasz, niż w ogóle masz przychodów. Bo nawet nie to, że daj nam 10% z zysków, nie, daj nam 50% przychodów, daj nam 100% przychodów, daj nam 200% przychodów, bo tak, bo my jesteśmy urzędnikami. Urzędnicy jako automaty, roboty zaprogramowane duszą nas, żebyśmy my dawali jak najwięcej pieniędzy dla ich właścicieli. Urzędnik nie wie, że on pracuje dla właściciela.
gdzieś ktoś w Urzędzie Skarbowym wie, że pracuje dla amerykańskiego właściciela. Ale nie każdy, nie na każdym stanowisku wie, że pracuje dla amerykańskiego właściciela. I teraz kto jest tym amerykańskim właścicielem? Możemy się wszyscy domyślać. Arian, który napisał książkę Prawo Morza, nazywa loczki, tak? Loczki są właścicielami korporacji. Została wykonana za naszymi plecami zdrada stanu i przejęte nasze urzędy. Co my w takiej sytuacji powinniśmy robić? My powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że my się rozliczamy przed McDonald'em i Kentucky Fried Chicken. My klękamy przed Kentucky Fried Chicken. My nie mamy ani polskiej policji, ani polskiego wojska na dzień dzisiejszy. Wszystko, absolutnie wszystko, wojsko, wywiad, wszystko jest korporacją amerykańską zarejestrowaną w USA i składa sprawozdania finansowe do swoich właścicieli. Musimy sobie z tego zdawać sprawę i nie oczekiwać cudu, że nagle te korporacje zaczną pracować dla nas i zaczną się z nami liczyć. Jedyne, co możemy zrobić, to wyjść od zupełnie innej strony, bo skoro nasze prawo, które do tej pory istniało i respektowaliśmy to prawo, skoro to prawo zostało przeinaczone, zostało przechwycone, poprzez zdradę stanu został nam wyrwany dywan spod nóg i wszystko nam zostało zabrane, musimy sobie ustalić, na czym w ogóle stoimy. Jeżeli nawet uznamy, że stoimy na konstytucji, która jest, możemy tak założyć, możemy tak założyć. Zresztą tutaj zdania są podzielone, bo niektórzy uważają, że nas tylko obowiązuje dekret Raczkiewicza z 1939 roku, ponieważ jesteśmy cały czas pod okupacją, bo nie podpisaliśmy pokoju, nie zawarliśmy pokoju z Niemcami, w związku z czym formalno-prawnie jesteśmy cały czas w stanie wojny i okupacji. Jeżeli przyjmiemy dekret Raczkiewicza, to możemy potem wyjść od tego i stwierdzić, że potrzebujemy konstytucji. Jeżeli uznamy, że ta konstytucja jest na razie ok, to mamy w tej konstytucji wpisane, kto jest władzą zwierzchnią Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli uznamy, że mamy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czyli wychodzimy z takiego założenia, istnieje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dobrze określone na mapach świata. Kolejna rzecz, zakładamy, że mamy tą konstytucję, powiedzmy. Co mamy w konstytucji napisane? Artykuł 4. Władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje naród. Drugi punkt, naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli. I my wybieramy opcję, naród sprawuje władzę bezpośrednio. Czego nam brakuje? Brakuje nam struktur państwa. Nie mamy Sejmu, nie mamy Senatu, nie mamy rządu, nie mamy Rady Ministrów, nie mamy prezydenta, nie mamy wojska, nie mamy policji, nie mamy niczego, nie mamy żadnych urzędów, o które się możemy oprzeć. Mamy korporacje, możemy te korporacje w jakimś tam stopniu wykorzystywać. Ja nie jestem za tym, żeby wszystkiego się pozbyć naraz, dlatego że co nam dają struktury korporacyjne? Dają nam to, że mamy struktury mafii światowej i te struktury mafii światowej w jakiś tam sposób utrzymują przekonanie mafii światowej, że jesteśmy ich lennem i że my tutaj, że mają sytuację ogarniętą. Więc możemy to sobie uznać. Dobrze, to są korporacje, które istnieją na terytorium Polski, ale nie możemy zidentyfikować państwa polskiego, nie możemy zidentyfikować organów państwa polskiego, jak na dzień dzisiejszy. Więc co chcemy w tej sytuacji zrobić? Ja się w Łodzi natknęłam na Teresę Adamską. Może znacie Teresę Adamską z jej wystąpień na temat złóż naturalnych, bo ona świetnie się zna na tym, jakie my mamy złoża naturalne, gdzie one są, na ile nam starczą. No i też
obserwuję sytuację, jak mafia światowa, jak globaliści, jak te struktury korporacyjne powolutku, krok po kroku nam wszystko zabierają. Wszystko nam wykradają i wszystko sobie przejmują dla siebie, ponieważ nam mydlą oczy, obywatelom mydlą oczy, że och, jesteśmy rządem, jesteśmy urzędem, jesteśmy policją, jesteśmy prokuraturą, a teraz my jako rząd ustanawiamy sobie, o takie sobie napisaliśmy rozporządzenie. Teraz wy wszyscy będziecie nosili maski i nie pytajcie dlaczego. Kto nie będzie nosił maski na twarzy, hidżabu, nie będzie uprawiał religii nazwanej covidiozą, to będzie pałowany przez kogo? Przez policję? Policja państwowa jest wyłącznie po to, żeby chronić człowieka. I to jest w ustawie o policji. Więc kto pałuje ludzi za to, że chcą oddychać bez maski? Kto pałuje ludzi? Kto gazuje ludzi za to, że chcą funkcjonować bez masek, bez restrykcji? Kto to robi? Ochroniarze, firma ochroniarska, korporacja Kentucky Fried Chicken, która pracuje na rzecz mafii światowej. I tutaj się nam czasami może coś pomylić. I to jest bardzo niezdrowa, sytuacja, która jest, ale wyjście z tej sytuacji, która jest, istnieje. Po pierwsze, musimy wszyscy wszystkich informować, z czym mamy do czynienia. Informacja, wiedza jest bardzo ważna, żebyśmy nie wspierali tych struktur mafijnych. Ile się tylko da, wycofujemy się ze struktur mafijnych. I to, co ja zrobiłam ze swoją mafią wołomińską, to każdy z nas może to zrobić ze swoją mafią, która do niego pisze jakieś takie pisma, kup pan cegłę, dawaj kasę, rozliczaj się ze mną finansowo. Państwo ma się rozliczać z narodem, państwo ma się rozliczać z nami, a państwo w tej chwili się nie rozlicza z nami. Więc państwo i urzędy skarbowe, które się nie rozliczają z nami, nie mają prawa od nas domagać się naszych rozliczeń. Należy to wszystko pogonić jak wściekłe psy. Ich obowiązuje prawo rzymskie pochodzące z bardzo dawnego okresu, ale wciąż oni, mafie, powołują się na prawo rzymskie i twierdzą, że to, co teraz nam tworzą jako prawo rzymskie, to nas obowiązuje. A w prawie rzymskim podstawowa zasada jest taka. Kto nie domaga się swoich praw, nie ma ich wcale. Więc jest sytuacja taka, którą już spraktykowaliśmy w czasie covidiozy, w czasie opętania wszystkich religią covidiańską, którą teraz znowu chcą przywrócić. Będą zasady religijne, wprowadzone jak zwykle rozporządzeniem, bo tak naprawdę to się nie zgadza z konstytucją, z prawami człowieka. Wprowadzanie czegoś takiego jest absolutnym kretyństwem. To są absurdy, kretyństwa, na które nigdy nie należy się godzić. Wprowadzenie zakazu oddychania, tak? Więc kto śledził sytuację i kto domagał się swoich praw, ten je miał, bo w czasie covidiozy rozporządzenie mówiło o tym, że wszyscy muszą nosić maski, nie wolno wchodzić do lasu, musi być dystans 4 metry, tego nie wolno, tamtego nie wolno, bo jak nie, no to będziemy was tak straszyć nieistniejącym, nieudokumentowanym, nieistniejącym wirusem, że po prostu będziecie aż chorować ze strachu. Będziecie tak przestraszeni, że dostaniecie zapalenia płuc ze stresu. No i kto się domagał swoich praw, ten nie nosił maski. Nie nosił maski i w sądzie mógł się wybronić. Kiedy policja proponowała mandat, nie przyjmował mandatu. Sprawa szła do sądu. Sąd wiedział o tym, że jest konstytucja, a propos to sąd nie jest też sądem, tylko jest korporacją, więc z sądem też należy postępować tak, jak nam akurat w danym momencie jest wygodnie. I sąd
w zasadzie miał tylko jedną drogę, ponieważ jest to niekonstytucyjne i ponieważ jest to sprzeczne z ustawami, z konstytucją, która obowiązuje ich obowiązuje, korporacje to obowiązuje, to sąd musiał taką sprawę o maseczkę odrzucić. I tak samo teraz, kto nie domaga się swoich praw, nie ma ich wcale, więc my zacznijmy domagać się swoich praw. Mamy terytorium państwa polskiego, powiedzmy, że mamy konstytucję, albo powiedzmy, że mamy dekret Raczkiewicza. My Polacy wiemy, co to znaczy być Polakiem. I mamy międzynarodowe prawa, mamy dekret ONZ o tym, że rdzenna ludność na danym terytorium ma prawa. Jest kilka takich, może tutaj Wojciech powie za chwilę o tym. Jest kilka praw międzynarodowych, no tego prawa morskiego, którym posługuje się mafia, która zarządza globaliści. Oni się tym posługują, ale żeby z nimi rozmawiać i z nimi wygrać, to w pierwszej kolejności należy używać ich własnych narzędzi, żeby z nimi walczyć, a w drugiej kolejności możemy używać prawa naturalnego. Ponieważ prawo naturalne, nasze niezbywalne prawa człowieka ujęte w rezolucji ONZ dotyczących praw człowieka 1948 rok, możemy sobie je wydrukować, nosić przy sobie, je cytować. One obowiązują każdego. Prawa naturalne, prawa człowieka, to jest podstawa i przede wszystkim to obowiązuje. To obowiązuje policję, to obowiązuje wojsko, to obowiązuje każdego. I nie ma od tego odstępstw, to są prawa niezbywalne. Jako prawa niezbywalne nie możemy podpisać z nikim kontraktu, że się ich zbywamy. Nie możemy ich oddać nikomu, nie możemy ich sobie odebrać. To jest niemożliwe. Więc nie można też odebrać człowiekowi prawa do samostanowienia o swoim życiu i zdrowiu. I na przykład, jeżeli człowiek odmawia uczestnictwa w eksperymencie medycznym pod tytułem szczepionki COVID-19, ani to nie są szczepionki, ani to nie ma związku z COVID-19, to ma tylko i wyłącznie związek z obłędem globalistycznym, obłęd, w jaki wpadła globalistyczna mafia, która postanowiła zrobić taki eksperyment na szeroką skalę, na 8 miliardach ludzi. Robimy teraz eksperyment, będziemy wstrzykiwać różne preparaty i patrzeć, co z tego wyniknie. I tu będzie fajna zabawa. I ktoś, kto sobie dał wstrzyknąć, stał w kolejce po to, żeby sobie coś wstrzyknąć, to ten po prostu wyzbył się swoich praw człowieka. No ale nie. Chodzi o to, że nie mógł się wyzbyć swoich praw człowieka, bo to są prawa niezbywalne. I jeżeli zaczniemy od tych praw, które się nam należyły w Subuda i są niezbywalne, i nawet mafia o tym wie, że to są prawa niezbywalne, bo ONZ zatwierdził to w 1948 roku. Poza tym mamy dekret, deklarację ONZ z 2007 roku o prawach narodów rdzennych do obrony swojej ojczyzny i stanowienia własnego państwa. I tutaj właśnie Wojciech, Basia, Teresa Adamska są reprezentantami. Ja się właśnie z wami zetknęłam, ale wielu ludzi doszło do tego, że skoro jest deklaracja ONZ, plus jeszcze parę innych takich międzynarodowych ustaw, bo jest też prawo humanitarne, które korporacja Poland Republic of podpisała, więc tą korporację obowiązują te prawa. Korporacja Poland Republic of podpisała deklarację ONZ, podpisała prawa humanitarne i na mocy tych praw rządy okupacyjne, okupujące terytorium Polski, grożą im bardzo surowe kary za to, co robią w tej chwili. Tylko jeśli my nie domagamy się swoich praw, to nie mamy ich wcale. Na tym to polega. Więc żeby przerwać to błędne koło, zaczynamy domagać się swoich praw. Musimy sobie uświadomić, jakie są nasze prawa.
Jest inicjatywa Polski Narodowej, to tu Wojciech za chwilę opowie więcej o Polsce Narodowej. I co my możemy zrobić, tak ogólnie podam w zarysie, co my możemy zrobić, jak możemy przerwać to błędne koło. Możemy stworzyć państwo na bazie deklaracji ONZ z 2007 roku i innych deklaracji, ustaw i tak dalej. Tworzymy my Polacy państwo narodowe. Kolejna rzecz, jaką należy zrobić. Współpraca gospodarcza Polaków z Polakami. Mam propozycję apki na telefon i miejsca, gdzie możemy prowadzić współpracę gospodarczą. Kolejna rzecz, jaką powinniśmy zrobić, zacząć wreszcie jako Polacy i Polska, jako państwo, emitować własny pieniądz, jeden lub nie tylko jeden. Możemy sobie wybrać różne grupy, które emitują pieniądz. Teraz w XXI wieku mamy narzędzia, które są stosunkowo bezpieczne i które są stosunkowo podatne na włamania, na różne problemy. Działają jak banki. Są to technologie blockchain i mając różne grupy odpowiedzialne za emisję, możemy też emitować sobie, ustalić jakieś inne możliwości, że bijemy jakiś medal srebrny, złoty i tym się posługujemy. Możemy mieć mieszaną sytuację, ale dlaczego stworzenie własnej waluty jest ważne? Tworzenie własnej waluty to jest pomysł z dawien dawna praktykowany w różnych krajach. Waluty równoległe istnieją we wszystkich krajach. Nie zawsze są super popularne i nie zawsze o nich wiemy, szczególnie, że media, które należą do mafii globalistów, media w rękach mafii nie będą nam mówiły o walutach równoległych, nie będą nam popularyzowały walut równoległych, ponieważ to jest ich narzędzie, którym oni nas zniewolili. Dlaczego mamy szpitale pełne lekarzy i pielęgniarek, którzy, domyślając się, co jest w eksperymencie medycznym, robią te eksperymenty na ludziach, zabawiają się w doktorków Mengele i pielęgniarki Mengele. Dlaczego się w to bawią? Dlatego, że w tej chwili my, jako państwo, jako ludzie, Polacy, nie emitujemy żadnego swojego pieniądza, natomiast używamy pieniądza emitowanego za granicą. Ten pieniądz jest nazwany polin złoty, czyli PLN, i jest emitowany za granicą. Nawet jak się zapytacie gdzieś w rządzie, gdzie konkretnie jest produkowany, to nikt nam tego nie powie. Rząd nam powie, korporacja Poland Republic of powie tak, jest drukowany, bity za granicą ze względów na bezpieczeństwo. Przepraszam bardzo, jakie bezpieczeństwo? Poza tym macie dług publiczny, korporacje zaciągają w naszym imieniu dług, kredyty. Potem twierdzą, że dług publiczny oznacza, że to my mamy spłacać. Podczas gdy w ogóle pojęcie długu publicznego, którym nas zmanipulowali, zamataczyli, oznacza coś dokładnie odwrotnego. To tak jak pojęcie odporności stadnej. Pojęcie odporności stadnej, którym się tak szafowało przy okazji jakichkolwiek szczepień, czy teraz tych eksperymentów medycznych, odporność stadna. Pojęcie odporności stadnej jest wymyślone w czasach, kiedy nie było szczepień i oznacza odporność, jaką nabyła jakaś społeczność poprzez przechorowanie choroby. Absolutnie nie ma nic wspólnego ze szczepionkami. Szczepionka mogłaby tą odporność stadną zaburzyć, ale nie może jej zbudować, bo to nie o to chodzi. To samo jeśli chodzi o polin złoty. To samo jeśli chodzi o dług publiczny. Dług publiczny to jest dług, jaki ma zwykle rząd. Gdybyśmy mieli, powiedzmy, państwo polskie tutaj na terytorium polskim, państwo polskie emituje polski pieniądz. Mielibyśmy, powiedzmy, w starym układzie XIX-wiecznym mamy Narodowy Bank Polski, który emituje polską złotówkę, PLZ, powiedzmy. I rząd zadłuża się w stosunku do obywateli.
to jest dług publiczny. Dlatego to się nazywa dług publiczny, bo to rząd ma nam oddać te pieniądze. Nie ja jestem winna komuś, to ktoś jest winny mi te pieniądze, bo ktoś pożyczył ode mnie te pieniądze, żeby budować drogi, mosty i nie wiadomo co robić. Zresztą na takie cele nawet nie jest potrzebny podatek, bo można wykorzystywać mechanizmy zarabiania pieniędzy, które powiedzmy taka zbiorowość państwo miałaby w swoich rękach. Dlaczego mafia ma prawo mieć banki w Polsce, jakieś Citibank i inne, a polskich banków nie ma? Bo na bankach się zarabia. Mając banki w swoich własnych państwowych, narodowych rękach, to my byśmy zarabiali z tych banków. Kiedy my zarabiamy z tych banków, to my nie potrzebujemy dusić żadnych ludzi w naszym kraju o podatek, dlatego że my sobie możemy zarobić te pieniądze i nie potrzebujemy żebrać. My mamy system mafijny, gdzie Polska żebrze o to, żeby dostać pieniądze, bo pieniądza nie emituje sama dla siebie. Co się stało z prezydentem USA, który chciał wyemitować narodowy pieniądz amerykański oparty o złoto? Co się stało? Srebro. O srebro. Czy też kruszce, to tam nie jestem pewna tego. Może i srebro. W każdym razie... W każdym razie pośliznął się na mydle. Jechał sobie limuzyną. Odwrócił się do niego jego kierowca, który prowadził samochód, odwrócił się i strzelił w główkę pana prezydenta. Ja wiem dlaczego. Bo ten prezydent stanowił zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. I to jest zapisane w raportach CIA, dlaczego ten prezydent musiał zostać zlikwidowany, bo stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. A czym jest to bezpieczeństwo narodowe? Jest to bezpieczeństwo Fed, czyli grupy banków, która została ustanowiona w 1913 roku w USA, żeby przejąć pieniądz i w prywatne ręce oczywiście, bo Fed to jest zarząd 12 banków i to są wszystko prywatne banki, to jest prywatna grupa, tam było 8 rodów bandyckich w to zamieszane, które po dziś dzień trzymają ten bank i one emitują dolar amerykański i one emitują pewien złoty. I więc one się nie będą z nami tutaj chciały dzielić niczym. I jest to sytuacja przykra, bo jest to sytuacja światowa. Prawie wszystkie kraje na świecie mają bank centralny podlegający pod Fed, czyli w prywatnych rękach. Jak sprawdzicie, Narodowy Bank Polski jest prywatny i głównymi właścicielami są ludzie, którzy po prostu, jak się spojrzeć, jest pan, który i żona jego, pan był wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej czy Katowickiej i nagle uciułał 390 milionów dolarów czy coś takiego i kupił Narodowy Bank Polski dla siebie, kupił akcje, więc absurdy, z jakimi się zetkniemy, jak zaczniemy się przyglądać, na czym to wszystko stoi, są niesamowite. I żeby to odkręcić, to przynajmniej, słuchajcie, dla utrzymania zdrowego rozsądku z perspektywy prostej gospodyni domowej, co należy zrobić? Domagać się swoich praw. Domagamy się swoje prawa, więc mamy je. Mamy prawo o narodach rdzennych do obrony swojej ojczyzny, ustanowienia własnego państwa. Robimy tak. Budujemy Polskę narodową. Naród sprawuje władzę. W Polsce naród sprawuje władzę bezpośrednio, władza zwierzchnia należy do narodu. Mamy organy państwa, które dają nam usługi wykonawcze, ustawodawcze i sądownicze. Usługi, nie władza ustawodawczo-wykonawcza, sądownicza, bo to brzmi tak, jakby Sejm, jakby ministerstwo jakieś było władzą i ono będzie mi coś tam nakazywać. Przez to, że takie były struktury stworzone, to mafia globalistów przejęła po prostu po kolei jedną tą grupę za drugą
I teraz zamiast ministerstwo służyć nam, to ministerstwo służy temu, żeby nam wszystko odbierać. Jak wiecie, plan Europejskiego Forum Ekonomicznego, pana o dźwięcznym nazwisku Schwab, ich plan jest taki, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Kto już kiedyś takie coś wymyślił? No wymyślił Marx, Engels, Lenin, Stalin, Hitler. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, bo wszystko da ci państwo. No jeżeli będzie państwo. A my możemy zbudować państwo i powinniśmy zbudować państwo, państwo narodowe. Współpraca gospodarcza i moim zdaniem jest z tego, co mam doświadczenia, Romuald tutaj wie, że mam doświadczenia w polityce, z moich doświadczeń nie jesteśmy jednolici, wbrew temu, co ta obecna konstytucja, artykuł 3 mówi, że Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Nie, nie jesteśmy jednolici, jest nam trudno się zjednoczyć, nie zjednoczymy się w oparciu o idee religijne, polityczne. My myślimy w różny sposób, mamy różne koncepcje, ale moim zdaniem możemy się zjednoczyć gospodarczo, współpracować gospodarczo, kupować jeden od drugiego, brać usługi jeden od drugiego, nie zwracać uwagi na to, co struktury korporacyjne, Kentucky Fried Chicken i inne od nas chcą, bronić się, domagając się swoich praw, zgrupować się jako Polska Narodowa, choćby tylko po to, żeby mieć tą masę. Ja proponuję jako narzędzie apkę Neighbero do komunikacji naszej. Oprócz tego emitujemy nasze własne waluty. To będzie jakiś inny temat, jak to robimy. I jak zrobić, żeby te waluty miały pokrycie w towarach i usługach, które sobie nawzajem oferujemy, bo między sobą możemy taką rzecz zrobić. To może być odsunięte od struktur korporacji i mafii. Tak jak na przykład w wielu zakątkach świata, na przykład moja koleżanka mi tutaj z Andaluzji przyniosła taki przykład. Też mają apkę, też mają systemy na internecie i mają własny token dla Andaluzji. Ten token jest 1:1 z euro i ludzie zaczęli już częściej używać tokena właśnie andaluzyjskiego zamiast euro, bo im jest wygodniej. A jeśli Kopernik wymyślił teorię gorszy pieniądz wypiera lepszy, to tym bardziej jeśli ten pieniądz nasz własny zostanie postrzegany jako gorszy, tym szybciej wyprze ten lepszy, czyli euro i forint złoty i tak dalej. Dobrze, to ja tutaj już się będę zbliżać do końca. Jeszcze tylko jeśli chodzi o tą Polskę Narodową, to przeczytam odezwę do Narodu Polskiego, tak szybciutko. Wolę Narodu Polskiego stanowi ogół świadomych Polaków, wiedzących, że od 1989 roku następuje stała degradacja państwa i społeczeństwa polskiego, dokonywana przez antypolskie elity polityczne, które mogą zatrzymać jedynie Polacy świadomi swoich praw, obowiązków i siły wspólnoty. Nadeszła ostatnia chwila dla dokonania zmian w Polsce i ustanowienia państwa jako wspólnoty przez obywateli i dla obywateli, narodu jako jedności w chwili realnego zagrożenia reżimem sanitarnym, fiskalnym, energetycznym, wojennym, przesiedleńczym, niewoli. Jako świadomy członek wspólnoty Polek i Polaków, będących sukcesorami wielkich Słowian od wielu tysięcy lat zamieszkałych na obecnym obszarze Polski, zabraniam celowej realizacji programów rozszerzania biedy, bezdomności, skutkujących realną eksterminacją społeczeństwa polskiego, eutanazji społeczeństwa poprzez zamianę służby zdrowia na biznes, na chorych, brak dostępu do świadczeń zdrowotnych, eksperymenty medyczne na Polkach i Polakach oraz polskich dzieciach. Kreowanie coraz wyższych kosztów pracy i obciążeń fiskalnych dla polskiej przedsiębiorczości w celu jej likwidacji przy jednoczesnych neoliberalnych preferencjach dla kapitału zagranicznego, transferującego za granicę dochody uzyskane w Polsce. Celowe zadłużenie państwa i wspólnoty Polaków poza możliwości spłaty zadłużeń przez obecne i przyszłe pokolenia w stosunku do lichwiarskich prywatnych korporacji jak
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ABC, banki komercyjne. Oddawanie obcym podmiotom wytworzonego przez polskich obywateli majątku narodowego w ramach tak zwanej prywatyzacji po polsku z około 10% wartości, a obecnie przez tak zwaną konsolidację polskiego kapitału dla tworzenia silnych grup kapitałowych z pozostałości państwowych podmiotów Orlen, Lotos, PGNiG. Kreowanego braku perspektyw dla studentów i młodzieży zmuszanej do emigracji zarobkowej. Antydemokratycznych wyborów wszelkich władz, których listy ustala 0,01% społeczeństwa, to jest mafia służb specjalnych i uzależnionych od służb polityków, stanowiąca realny elektorat czynny, co oznacza, że pozostała część społeczeństwa stanowiąca 99,99% obywateli wybiera w sposób bierny kandydatów już wybranych, ustawionych przez mafijne struktury. Wdrażanie przez polskie władze programów inwigilacji, ograniczania prawdy populacji, zniewalania społeczeństwa przez programy ACTA, Indekt, Żywności, GMO. Antypolskiej działalności mediów tzw. publicznych i niezależnych udających polskie narodowe lub kościelne. Utraty suwerenności otwarcie deklarowanej przez polskie wszystkie kolejne władze po 1989 na rzecz struktur Unii Europejskiej, przynależności do NATO, obecności obcych wojsk na terytorium Polski, służalczość wobec globalistycznych, mafijnych struktur NWO, WHO, przywłaszczanie polskiej ziemi i zasobów naturalnych przez obce koncerny, rugowanie lokatorów z ich mieszkań po ponad 30 latach, wypierania polskiej historii i patriotyzmu z programów edukacji, wprowadzania do powszechnej edukacji ideologii gender. Przez jawne sprzeniewierzanie się bezpieczeństwu narodu polskiego, władze ustawodawcze, wykonawcze, sądownicze i mediów publicznych uległy samodelegalizacji i są nielegalne od 1939 roku zgodnie z dekretem prezydenta RP z dnia 30 listopada 1939 o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. W sposób pokojowy wspólnota Polaków ustanawia Polskę narodową, wykorzystując istniejące prawo w postaci artykułu 4 Konstytucji punkt 2, ale również prawo naturalne, Deklarację Praw Człowieka, Deklarację Ludów Rdzennych ONZ z 2007 roku. Podpisy członków wspólnoty stanowią akt utworzenia Polskiego Państwa Narodowego jako wspólnoty Polaków, którzy nie wyrażali nigdy zgody na ustrój Republiki Parlamentarnej. Akt ustanowienia państwa wspólnotowego nakazuje ONZ wpisanie go na ogólnoświatową listę państw. Informacje o decyzji woli narodu polskiego podajemy wszystkim krajom sąsiednim z przesłaniem pokoju i współpracy gospodarczej i kulturowej. I to wszystko ode mnie. Tutaj jeżeli... Przepraszam, tylko 5 minut, dlatego że my mamy taką formułę, że jest dyskusja. W związku z tym państwa wypowiedzi nie mogą zdominować naszego spotkania, bo zaraz będziemy wychodzić. 5 minut panu wystarczy? Będzie musiało. Okej, okay, to bardzo nie proszę. Ma, nie ma co. Szanowni Państwo, Wojtek Szczerba. Ja sobie siądę, bo wyskoczę z kadru, ale żeby się przedstawić, Wojtek Szczerba, bardzo, bardzo mi miło. Witam tutaj, prawda, młodzież polską, świat młodzieży polskiej. Miło mi bardzo. Proszę Państwa, zastanawialiśmy się bardzo długo, bo Pani tutaj Państwu powiedziała, jak wygląda to nasze państwo. Zastanawialiśmy się, jak opuścić ten Matrix. To jest naprawdę niełatwa sprawa. Chociaż mamy tutaj na podorędziu właśnie artykuł 4 Konstytucji, której w zasadzie nie uznajemy, tu jest problem. Mamy Deklarację Praw Człowieka, to jest 2007 ONZ-owską, która też w zasadzie została podpisana przez okupanta, więc... No, ale ona jest. Jest jeszcze podpisany w okresie Gierka podpisane takie prawo międzynarodowe, które mówi o tym, że narody mają prawo korzystać ze swoich zasobów naturalnych, mają prawo w sposób dla siebie odpowiedni gospodarować się na swoim terenie. To nam nasunęło właśnie myśl, jak również prawo naturalne, to nam nasunęło myśl, że musimy powołać swoje własne państwo narodowe. I to państwo narodowe, które będzie zrzeszało Polaków. To będzie państwo, w którym Polacy będą decydowali o sobie. Nie ludzie mówiący po polsku, nie ludzie, którzy
trafili do Polski lat temu, nie wiem, 50, 100 i są tutaj, uważają się, że mogą robić to, co im się żywnie podoba i działają na rzecz w zasadzie obcych nacji, a nie na rzecz narodu polskiego. Tacy ludzie będą tu mogli żyć i mieszkać na zasadzie tak naprawdę gościa. Jeżeli będą chcieli, to co tutaj Państwo macie, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Jeżeli oni będą chcieli tutaj być na terenie Polski, żyć i mieszkać wspólnie z nami i będą wypełniali te obowiązki polskie, to będzie ok. Jeżeli nie, no to przepraszam bardzo, no, czy nie wpuścicie Państwo do siebie do domu szkodnika, który Wam będzie tłukł za stawę. Nie wpuścicie do domu człowieka, który Wam wyniesie telewizor. Więc dlaczego my jako Polacy zgadzamy się na to, żeby obca nacja decydowała o tym, gdzie wędruje nasz majątek? Proszę Państwa, ja sięgnę do kieszeni, bo ten dokument, który mam tutaj w kieszeni, to on zasługuje na to, żeby go tylko w kieszeni nosić z tyłu, przepraszam, na pupie, a nie na sercu. To jest dowód osobisty. Dowód osobisty, który właściwie jest świstkiem plastiku, nie jest podpisany przez nikogo, czyli już nie może być żadnym dokumentem. Wasze imię i nazwisko na tym kawałku plastiku jest napisane dużymi literami. W myśl prawa morza Państwo jesteście martwi. No, powtórzę jeszcze raz. Państwo jesteście martwi. Nie jesteście żywymi osobami. Jesteście. Macie swój numer PESEL. Jesteście spółkami, które wpisane są w Republic Poland. To za waszą przyszłą pracę, za wasze dochody, Republic Poland zaciąga kredyty na to, żeby sobie świetnie funkcjonować i żeby was dalej grabić. Te długi, jeżeli się z tego matrixa nie wycofamy, będą spłacały nasze prawnuki i wątpię, czy im się to uda. To jak my chcemy to, już zmierzam do puenty, jak my chcemy to zrobić? Chcemy, żeby ludzie, którzy czują to, co my, ludzie, którzy się zgadzają z tą deklaracją, wpisywali się na taką listę, to jest akt utworzenia państwa polskiego na terenie Rzeczypospolitej na razie. Dobrze. Imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia i podpis, nic poza tym. Państwo już jesteście, wpisując się na tą listę, liderami, którzy będą budowali Polskę, którzy będą w tej Polsce żyli. Jeżeli zechcecie, proszę bardzo. Nie jesteśmy wolnymi ludźmi. Chcecie startować do Sejmu, możecie startować. Według mnie i wielu ludzi to nie ma sensu, bo tak jak Kukiz, po prostu zginiecie. To jest kupienie ustawy na 15 milionów, tak oficjalna cena. Nie będziemy tutaj o korupcji mówili, o pieniądzu korupcyjnym. Jeżeli zechcecie, to możecie się wpisać na tą listę, zbierać podpisy, organizować się na dole, zupełnie na dole, w ramach, nie wiem, czy gminy, czy jakiejś mniejszej nawet organizacji. I to, co mówiła Hania, mówić spółkom prawa handlowego, dziękujemy, nie interesujecie nas, my mamy tu swoją własną, lokalną ojczyznę, Polskę i tu budujemy tą Polskę. I te grupy połączą się ze sobą. Tu jest akt konstytucyjny, o, przepraszam najmocniej, jest akt konstytucyjny, Konstytucja Polski Narodowej. Proszę Państwa, pisali ją normalnie, widzicie. Ta konstytucja ma, już otwieram, żeby to było widać, przepraszam, któraś strona tutaj jest. 16 artykułów. Dobrze przeczytałem? 16 artykułów. I zawiera się tu, na 13 stronach. I o to chodzi, żeby to prawo było pisane przez ludzi i dla ludzi. Żeby ono było zrozumiałe. Dziękuję. Proszę Państwa, za chwilę przystępujemy do dyskusji.
Tak, ponieważ dużo nas jest i dużo kwestii, ograniczam czas wypowiedzi zarówno Państwa, jak i odpowiedzi na pytania do 2 minut. Jest na to zgoda? Tak. Ponieważ z tego. Dobrze. Pierwszy korzystam z tego prawa. Najpierw jedno sprostowanie. To nie demokratyczne. Jedno sprostowanie. Polski pieniądz jest bity i drukowany w Polsce od już wielu lat. W związku z tym inna sprawa, jak on jest kreowany. Natomiast drukowany i bity jest w Polsce. Dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest realizm. Tak? My jesteśmy ludźmi, którzy żyją rzeczywistością, a nie abstrakcją prawno-sofistyczną. Tak? I jeżeli nie zgadzamy się z systemem prawnym tym, ale jednak 55% w ostatnich wyborach, oczywiście niekonstytucyjnych, bo prawo zostało złamane na skutek systemu covidowego, ostatnich wyborów prezydenckich, to my wszystko wiemy. Ale, proszę Państwa, jeżeli poszło zagłosować 55% uprawnionych Polaków, nie 5, 55, i wybrali prezydenta, to przepraszam, naszym obowiązkiem jest to uznać. I żadne tutaj powoływanie się na ten nie ma, po prostu nie ma zastosowania, inaczej wypadamy z grona ludzi realnie myślących. I druga sprawa, proszę Państwa, od złego prawa i złych sądów jest gorszy brak prawa i brak sądów. Jeżeli tego zabraknie, to będzie kompletna anarchia, gdzie będą walczyć wszyscy wszystkimi i będzie prawo dżungli. Bardzo proszę, 2 minuty i również z drugiej strony 2 minuty. Odpowiedzcie jeszcze pytania? Nie, nie. Odpowiedzi. 2 minuty, 2 minuty. Ale ja nie wiem, na czym polega pytanie. Dlaczego? Ja odpowiem w ten sposób. Z całym szacunkiem. Proszę udowodnić, że to było 55% i że te 55% tak zagłosowało. Proszę pana, czy jest pan ile... w stanie to udowodnić? Nie, proszę pana, właśnie. W ten sposób jesteśmy w stanie zakwestionować wszystko, że teraz jest noc. Jeżeli, proszę pana, jeżeli w 80%, komisji wyborczych byli przedstawiciele ruchu kontroli wyborów, jeżeli my daliśmy 3000 upoważnień do uczestniczenia w komisjach wyborczych i mamy sprawozdania, że żadnych istotnych przekłamań tam nie było, to na zasadzie istotnych dla całości, to proszę Państwa, to nie dyskutujemy o tym. Ja ze swojej strony tylko mogę powiedzieć tak, polski system wyborczy i liczenie głosów ręcznie i papierowo jest o niebo lepszy od amerykańskiego, który daje nieograniczone w zasadzie możliwości manipulacji. Więc doceńmy to, co mamy. Dobrze. Ja proszę Zaraz. Dobrze, Wojtek. No jednak pójdę tym torem, który tutaj nasi prelegenci zaproponowali. Bo jednak są dwie rzeczy bardzo istotne. Są dwie rzeczy bardzo istotne, których nie można lekceważyć. Mianowicie to, że obecnie prawo jest w konflikcie ze sprawiedliwością, że to prawo służy korporacjom, że prawo, do którego mówiła Hania, prawo korporacyjne, czyli cały kodeks prawa handlowego jest tak naprawdę zalegalizowaną grabieżą. Tak jest spółka ZOO, która odpowiedzialność jest tylko do określonej kwoty i wszyscy, którzy na przykład do tej spółki mają roszczenia, to najpierw zaspokaja się Skarb Państwa, a potem inni są okradani. Za spółkami prawa handlowego ukrywają się prawdziwi właściciele, bo spółki nie pójdzie do więzienia ani spółka akcyjna, ani spółka ZOO, ponieważ za instytucjami nie tylko prawa handlowego ukrywają się ludzie. Jak ktoś powiedział, że WHO podjęła jakąś decyzję, nie podjęła jakieś WHO, tylko podjęli konkretni ludzie, ale oni ukrywają się za instytucjami, tego nie wolno lekceważyć.
I teraz, jeżeli chcemy zbudować prawdziwe państwo, to te elementy musimy wziąć pod uwagę. Jeden, który bardzo ważny poruszyła Hania, mianowicie architektura finansowa, właśnie ów pieniądz, który jest kluczem, który nas absolutnie zniewala. Ponieważ on jest w rękach bardzo wąskiej grupy ludzi, rzeczywiście pieniądz jest bity w mennicy, drukowany w Polsce, natomiast kreowany jest w 90% przez zagraniczne banki. Więc tu o tyle Hania ma rację, że kreacja odbywa się poza Polską. W związku z tym to jest bardzo ważny element. I drugi, właśnie bardzo istotny, to jest właśnie prawo. Już kończę. Tylko to są te dwa filary, że jeżeli chcemy budować państwo narodowe, to musimy je zbudować właśnie mając na uwadze te dwa bardzo ważne aspekty. Pieniądza i prawdziwego prawa, prawa naturalnego, służącemu człowiekowi, a nie jego zniewoleniu. Dziękuję. Proszę, pan się zgłaszał? Tak. Proszę bardzo. Ja dziękuję za ten sprzęt, bo chyba dam sobie radę. Ale ja muszę... rozumiem. Więc sprawa polega na tym, jest takie powiedzenie, że małe kłamstwo rodzi wielką nieufność, małe przekłamania też. Numer dunus. Nie wspominała pani kilkukrotnie tutaj o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie powiedziała pani, że ta organizacja także posiada numer dunus, że posiadają wszystkie rządy, wszystkie instytucje, ponieważ jest to zwykły numer przyporządkowany, który o niczym nie świadczy. Istnieje w Polsce policja, no więc ma numer dunus. Prezydenta tego, o którym wszyscy wiemy, nie zastrzelił jego kierowca, aczkolwiek rzeczywiście patrzał ze strony służb. Ale to są takie drobiazgi, tak się łatwiej powie, a pan kierowca strzelił. I z takich drobiazgów składa się to, że ja nie do końca jestem przez panią przekonany, chociaż co do jakby meritum pewnie tak. Tu mamy, proszę państwa, taki znaczek, który zaprojektował jakiś dywersant, a ci decydenci przyjęli. Otóż jest to szachownica stosowana w PRL-u, czyli bolszewicko-czerwona, ponieważ czytamy, jak wiemy, z lewej do prawej, z dołu do góry. W PRL-u szachownica była czerwono-biało-biało-czerwona, a przed wojną i teraz jest tak, jak powinno być. U góry lewe, po lewej jest biały kwadrat i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, to tak właśnie wygląda. Cała Polska, wszystko się niby zgadza, tylko w szczegółach. Jesteśmy zawsze kompletnie popieprzeni i to jest właśnie to. Siedzę tutaj, cały czas patrzę, napis Jedność Narodu i to coś takie, co pozostało po PRL-u. I nikt tego nie zauważył, proszę państwa, nikt nie wiedział. Być może wynika to z faktu, że w dzisiejszych czasach dla wielu ludzi łacińskie określenie pluskwamperfectum to jest po prostu doskonała pluskwa, a to na pewno nie o to chodzi. I tak to, proszę państwa, z tym wszystkim jest. Nie do końca jest taka, jeszcze tylko słowo, a co do tego narodu, o którym pan powiedział, że nie ci co 50, nie ci co 100 lat temu. Cezura czasowa będzie bardzo trudna, ponieważ warstwa szlachecka była zmieszana, bo mieszali krew z różnymi narodami. Chłopstwo w ogóle nic nie wiedziało o swojej polskości, kierowało się wyłącznie interesem bardzo partykularnym. Tak zwany patriotyzm, który zaczął się w połowie XIX wieku, bo jeszcze pamiętamy, że coś się działo z powstaniem styczniowym. Nie, bo temat padło też o narodzie polskim, więc pytanie, kogo będziemy uważać za przedstawicieli narodu, a kogo nie. Tak zawsze chodzi o Żydów, tylko pan tak ładnie to powiedział, że obcy. Ale boję się, że kiedy pewnego dnia już taka prawdziwa, niezależna nauka stworzy nam każdemu model genomu, żeby każdego leczyć tak, jak jego konkretnie organizm tego wymaga, są takie pomysły, żeby tak jednak robić, to wtedy dopiero masa ludzi przeżyje rozczarowanie, kiedy dowie się, jaką to krew ma w swoim genomie. Także nie szafujmy za bardzo tą kwestią. Myślę, że Polakiem jest ten, kto się Polakiem czuje. On może być czarnoskóry, bo jego... Proszę pana, tatuś to... pan wykracza znacznie poza... Dobrze, okej. Okay. Chciałem po prostu powiedzieć, że... Państwo się odniesie... Kolejna wypowiedź jest taka, która nie jest żadnym pytaniem. Nie, nie jest pytanie, nie jest pytanie, więc ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo ja to, że strzelił... To, że strzelił kierowca do prezydenta, ja tego nie wiem, z dysput akademickich, tylko każdy może wejść na przeglądarkę Yandex, wyszukać sobie film, który był puszczony w telewizji amerykańskiej lokalnej, gdzie przyszedł William Cooper
który w CIA miał w wojsku, on przygotowywał raporty dla generałów i miał stopień dostępu Q. On czytał raport CIA, o którym powiedział, przy czym miał też fragment tego filmu dokumentalnego, ten fragment, który został wycięty, wycenzurowany z filmu dokumentalnego Zabójstwa Kennedy'ego i pokazał na tym filmie, jak się kierowca odwraca, strzela z pistoletu pneumatycznego i przeczytał fragmenty odpowiednie z raportu CIA na ten temat. Był to pistolet pneumatyczny, cichy, który jeszcze dodatkowo oprócz naboju miał truciznę z jakiegoś skorupiaka, żeby absolutnie na pewno nastąpiła śmierć, choćby przez truciznę, gdyby dało się jeszcze Kennedy'ego uratować, żeby trucizna go zabiła. Więc ja nie wiem, jak mam się ustosunkować do tego, że tutaj jakieś półprawdy i półkłamstwa podaję co do emisji pieniądza. To ja mam te wiadomości z internetu, ze strony pod tytułem Narodowy Bank Polski. Więc jeżeli tam są kłamstwa, to proszę tam się udać do autorów tych kłamstw i z nimi polemizować, czy Polska ma prawo emitować, drukować i gdzie jest drukowany polski pieniądz i tak dalej, i tak dalej. Mnie to nie interesuje. Jeżeli tam są kłamstwa, to nie jest to moja odpowiedzialność. Pytanie żadne nie padło, więc się do pytań żadnych nie mogę ustosunkować, chyba mogę, wydaje mi się, wejść do toalety, bo tutaj żadne pytania jak do tej pory nie padają, tylko jest. Nie, ale wypowiedzi są wyzwaniem dla tego. Proszę Państwa, przypominam jeszcze jedno. Pytania i wypowiedzi w związku z tematem, przypominam, Polska korporacyjna versus narodowa, trzymamy się tego. Nie zabójstwa, tajemnicze są naszym zadaniem. To jest pierwsze, a drugie, proszę Państwa, a drugie, merytoryka obowiązuje również odpowiadającym. Bardzo proszę, pan Gabriel. Mam pytanie do pani przede wszystkim. Pani, generalnie rzeczywiście współczesny świat jest urządzony i zarządzany przez korporacje. I to coraz bardziej się nasila, bo często korporacje są potężniejsze niż niejedne państwa, prawda? I wczoraj, muszę powiedzieć, było bardzo interesujące spotkanie dotyczące polityki i osadzenia jej w filozofii. I profesor Modzelewski bardzo miał znakomity referat, mówiąc między innymi, taki temat miał grabież. Grabież korporacji, no, wobec ludzi, wobec słabszych i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawda, co pani powiedziała. Natomiast proszę mi powiedzieć, jak inne państwa są kwalifikowane? Czy tak samo ich policja i tak dalej jest, że tak powiem, oznaczona tym symbolem? Bo tu mój poprzednik jednak wyjaśnił to, że to jest trochę inaczej. To po pierwsze. Druga. Pani powiedziała o okupacji Polski. Kończę. Okupacja Polski. Czy w tej chwili są okupowane Czechy? Czy w tej chwili są okupowana Rumunia? I kto je okupuje? Bo ile wiem, to wojna druga światowa skończyła się podpisaniem pokoju przez natomiast gorzej było z uznaniem granic przez Niemców. To jest prawda. To jest prawda, bo rzeczywiście. I ostatnia rzecz tu do pana i do pani. Słusznie mówicie, że Polska została rozgrabiona czy w ogóle. Tylko ja chcę się zapytać, gdzie była pani, gdzie był pan i jego środowiska, kiedy tę Polskę rzeczywiście rozkradano. Bez przemocy militarnej Polska wyzbyła się swojego majątku tworzonego przez dwa czy więcej pokoleń. I ostatnie pytanie. Kiedy to Polska była państwem, tak jak mówicie, czysto narodowym? Mhm. Proszę? Nigdy nie była. Nigdy nie była. A kiedy była w zasadzie potęgą, porównywalną z innymi państwami? Zygmunta Starego. Kiedy była państwem wielonarodowym.
I pamiętam, jak byłem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i tam mówiłem o historii Polski, o tym, że to była pierwsza Unia i tak dalej, to wszyscy robili oczy, bo oni o tym nie wiedzieli. A jak wymieniłem Ukraińców, że byli w składzie I Rzeczpospolitej, to po moim wystąpieniu podbiegli, mówią, dziękujemy, dziękujemy, bo po raz pierwszy słyszymy, że byliśmy nie przedmiotem, ale podmiotem I Rzeczpospolitej. Dziękuję. Dobrze, trzy pytania były. Wyjątkowo pan Gabriel dostał 3,5 minuty, ale proszę nie nadużywać mojej cierpliwości. Dwie minuty odpowiedzi. Dobrze, pierwsze pytanie tak. Wszystkie kraje, które mają tak zwany Narodowy Bank Polski, Bank Centralny, który jest własnością Rothschildów i Rockefellerów, osobistą własnością, każdy kraj, który ma ten bank, nie swój, tylko jest to własność Rothschildów, Rockefellerów, mafii globalistycznej. Każdy kraj jest korporacją i każdy kraj podlega pod prawo korporacyjne. Mamy na świecie do czynienia z trójpodziałem władzy. Dokumentację każdego człowieka zamienionego na korporację posiada Watykan. Finansami i handlem narkotykami zarządza City of London i sprawami takimi jak rejestracja państw i korporacji zarządza District of Columbia, Nowy Jork, giełdy i tak dalej. I teraz tak, oczywiście wszystko jest korporacjami, to nie są, dla nas to są czcze numerki. PESEL, a co to tam jakiś PESEL, nieważne. Numer DUNS, a to tylko numer. Korporacja to tylko korporacja. Z tym się wiąże własność. Kto jest właścicielem każdej z tych korporacji? Kto jest właścicielem korporacji pod tytułem Komenda Główna Policji w Polsce? Kto jest właścicielem tej korporacji? Kto dostaje co roku raporty finansowe? Dlaczego wiadomo, że na przykład jakiś tam sąd rejonowy w Katowicach zarabia 50 milionów dolarów dla swoich właścicieli? Bo są raporty finansowe dostarczane właścicielom korporacji. To nie jest czcze, że jest tam numer, to nie tylko jest numer, my właśnie daliśmy się oszukać, że jest to tylko taki sobie tam, o, przykleiliśmy taki numer. Napisaliśmy w dowodzie osobistym wasze imię i nazwisko drukowanymi literami i to nic nie ma żadnego znaczenia, litery duże czy małe, czy drukowane, niedrukowane. Dla nas ludzi w prawie ludzkim, naturalnym, mogłoby nie mieć znaczenia, ale oni się posługują prawem admiralicji, prawem morskim, prawem zaczerpniętym z prawa rzymskiego. I dla nich ma to znaczenie, dla tych, którzy nas tutaj okupują, dla nich ma to znaczenie. To, że napisali w dowodzie osobistym, każdy z nas ma dowód osobisty i jest osobą prawną. Dlaczego tam jest napisane człowiekiem? Jest napisane osobą prawną, jest osobą fizyczną, osobą prawną, osobą, co to znaczy osobą? Daliśmy się w ten sposób podejść i daliśmy się w ten sposób zmanipulować. Akt urodzenia natychmiast jest zamieniany na papiery wartościowe i każdy z nas jest pojedynczą korporacją, która ma swoją wartość określoną na Wall Street i handluje się naszymi papierami urodzenia. 3 minuty, jesteśmy własnością czyjąś i każda korporacja, którą mamy tutaj zarejestrowaną w Polsce, jest czyjąś własnością i na to trzeba zwrócić uwagę. To nie są czcze rzeczy. A gdzie byłam, kiedy to się stało? Byłam w Polsce, ale ja o tym nie wiedziałam, tak jak my wszyscy. Myśmy sobie z tego nie zdawali sprawę. Dlaczego teraz, że nie mamy państwa? Tak. A jak sprzedawano siekierki, proszę pani, w szwedzkiej firmie Vattenfall, to pani o tym nie wiedziała? I dzisiaj ją odkupiliśmy? Nie, no ale przepraszam bardzo. Proszę pani, jak sprzedawano to światło, czyli energetykę, czyli stołek. Pan o tym nie wiedziała, gdzie pan był, jak sprzedawano siekierki? Już pani odpowiada. Byłem jako jedyny poseł okupujący mównicę, bo się sprzeciwiałem sprzedaży 100 euro. Proszę pani, jeden i o 4 nad ranem wyniesiono mnie jak złoczyńcę.
Nie, bo pani mówi, gdzie byłem, bo dzisiaj można gadać po faktach. Przez dwa tygodnie byłem, przepraszam, okupowałem Ministerstwo Skarbu w proteście przeciwko sprzedaży energetyki, ziemi i cukrowni. Pani Gabrielu, wiemy? Dziękuję. Nie wiemy, tylko po prostu dzieje się tutaj. Pani Gabrielu, wszyscy mamy do pana szacunek. Ale tu nie chodzi o szacunek, tylko nie opowiada ale rzeczy. Na miłość boską, no. To ja wychodzę, jestem młody. To, że ludzie dojrzewają, to naskakiwać na ludzi. No to nie, pani żyła jak młody człowiek normalnie, doszła świadomość i działa. I to się liczy. Proponuję nie można tak. Niżej. Jedna Polska. Proszę puścić Hanie do toalety. Dobrze, przepraszam. Nie jest zainteresowany odpowiedzią. Panie Wojciech, jeszcze przepraszam. Proszę puścić Hanie do toalety. Nie to trzymaj, bo to jest... Pania wróci. Szanowni Państwo, bo ja takie pytanie zadam. Kiedy Polska była potęgą? Pierwsza Rzeczpospolita, ale pytanie brzmi, kto w pierwszej Rzeczpospolitej rządzi? No kto rządził? Nie było, że rządziły polscy władcy. Do tego chcielibyśmy w jakiś sposób nawiązać. Proszę, kolejne pytanie. Dwie minuty. Do tego. Pan, no tak, ale wolałbym, żeby pani była. Bo tutaj... No może do mnie pan ma pytanie. Nie, do państwa reprezentujecie tą sprawę. Spokojnie w akademickim duchu pracujemy, a nie hałasu i chaos. Prawem mówicie w imieniu Polaków, kim jesteście? Bo wie pan, w Polsce jest dużo agentów wpływu, niemieckich, ruskich, skąd pieniądze będziecie mieli na zmianę pieniędzy? To są bajki, wie pan, które dla małych dzieci, nie dla poważnych ludzi. Jakim prawem pan mówi, że Polska nie istnieje? No zaraz może nie istnieje, a nie istnieje. Proszę pana, 2000 bodaj, pamiętam, w 7 czy 11 roku przewodniczący ONZ zwrócił się do przedstawiciela Polski i powiedział: ostatni raz was upominam, żebyście załatwili sprawę granic z Niemcami. Polska w ONZ jest... Niech pan może głośniej? Cisza! Bo nie słyszę. Polska w ONZ jest zarejestrowana jako Polska. Tak. A jesteśmy trzecią Rzeczpospolitą, tak? No nie wiem, trzecią jesteśmy Polską. To jest sformułowanie publicystyczne. Tak jest. Okej, dobrze. Problem polega na tym, że ONZ jest również firmą prywatną, firmą korporacyjną i rejestruje się każde państwo, bo jest to związane z wpływami na konto ONZ. Dlaczego? Wie pan, nie bardzo się z tym zgodzę. Minutę. Odpowiedział pan? Dobrze. Proszę państwa, proszę o uwagę tutaj w kuluarach. Proszę państwa, 24 kwietnia tego roku w naszym środowisku dyskutowaliśmy o tym, co się dzieje na wschodzie. O wojnie na Ukrainie, o tych cierpieniach Ukraińców. Wojna żydowska to jest. I uznaliśmy, zaproponowałem, żebyśmy powołali Kongres Pokoju, który by ludziom unaocznił powagę sytuacji, bo weszliśmy w tą ślepą uliczkę pod tytułem wojna. I chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy apel, ja państwu odczytam, zostawię tutaj deklarację, kto chce być sygnatariuszem, tu już kolega się podpisał, profesor Modzelewski się podpisał, parę jeszcze innych znakomitych osób z tak zwanego topu, ale to nie jest najważniejsze. Otóż apel, wołanie o pokój i dobro. Nasze życie polityczne, gospodarcze i społeczne pełne jest powierzchowości, przemilczeń, inspiracji wojennych i niepokoju. Trwająca wojna za naszą wschodnią granicą boleśnie dotyka bezpośrednio naród ukraiński. Sprzeciwiamy się szerzeniu zniszczeń i śmierci. Nadchodząca zima może przynieść dramatyczne konsekwencje i ogrom ofiar z powodu braku ogrzewania, energii elektrycznej, wody, żywności i leków. Katastrofa humanitarna. Skutkiem wojny już jest realne zagrożenie trwałego wstrzymania dostaw surowców energetycznych, zapaść ekonomiczna, degradacja i pauperyzacja innych państw europejskich tego regionu, w tym Polski.
Nie można również wykluczyć prawdopodobieństwa niekontrolowanego rozszerzenia działań zbrojnych na inne kraje Europy i użycia broni masowego rażenia, w tym jądrowej. W minionym XX wieku my Polacy bardzo wycierpieliśmy w wyniku agresji, ludobójstwa i zniszczeń od sąsiadów Zachodu i Wschodu. Ale dziś staramy się wybaczyć i pomagać potrzebującym. Polska ze względu na swoje położenie i historię jest szczególnie powołana do działań na rzecz pokoju. Dla nas pokój jest bezcenny. Święty Jan Paweł II powiedział, że za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale i również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. Polityka to roztropna troska o dobro wspólne narodu przy zachowaniu pokoju wewnętrznego i międzynarodowego. Dlatego zwracamy się do wszystkich obywateli naszej ojczyzny, a zwłaszcza polityków, o poparcie apelu o podjęcie stanowczych działań międzynarodowych w celu zapobieżenia grożącej światu katastrofie oraz pilne znalezienie drogi do zawarcia sprawiedliwego pokoju, który zakończy ten konflikt. W tej wojnie na pewno nie ma już i nie będzie zwycięzców, nawet gdy wojska odniosą wymierne sukcesy militarne. Każdy jej dzień zwiększa liczbę ofiar i grozi ich zwielokrotnieniem. Na pokój nigdy nie jest za późno. Czas trwania konfliktu tylko zwiększa straty. Powinniśmy także rozwijać relacje Polski z Rosją w interesie ogólnego dobra, pokoju i bezpieczeństwa. Nie można uznawać relacji z Rosją jako wrogich na zawsze. Módlmy się o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo, jednakowo dla narodów Ukrainy, Rosji i Polski, o światło Ducha Świętego dla polityków, za prowadzenie pokoju w naszych krajach i między nami. Pokój i dobro zwycięży. Pozostałem. Dziękuję. Zostawiam, szanowni państwo, tutaj tę deklarację. Romuald, bo ja muszę już wyjść, bo mam jeszcze spotkanie, odbierze od państwa. Wiele osób już się podpisało i myślę, że to jest nasza, kończąc, powinność, żeby ten głos wybrzmiał bardzo mocno i zdecydowanie. Dziękuję. Najwyższy czas. Proszę państwa, zaraz. To jest z tego. Już jest. Pani prelegentko, prosimy tutaj. Panie Haniu, już pan funkcjonuje. Nigdy Polacy nie byli zdyscyplinowanym narodem. To, co tutaj pokazujemy, to jest naprawdę z tego. Bardzo proszę, panie pan. Nie mam czym napisać. Jeszcze raz przypominam o dyscyplinie czasowej i tematycznej. Tak? Odpowiada pan. Panu jeszcze odpowiem, kto nas finansuje. Proszę pana, finansujemy się sami z własnych środków. Dokładnie. Nikt nam nie daje nic. Tak jak tutaj tam państwo się zebraliście, moje spotkanie. Nową walutę, że tak powiem, proszę pana, nie chcemy brać środków z nieznanych źródeł, a to jest bardzo trudno ocenić. Więc staramy się we własnym gronie to, co możemy zrobić. Pojechać, porozmawiać z ludźmi, porozmawiać tak jak tutaj z państwem. Przyjechaliśmy tu na własny koszt, nikt nam kasy za to nie zwróci. No to, co robimy, to jeszcze nie wszystko. Nie, no pytanie w reguły. No. Koniec. Odpowiedział pan. Proszę następne. Pan Ryszard. Ja na temat działań oddolnych słyszę już bardzo długo, czyli w granicach 20, może 30 lat. Zawsze każda partia mniejsza, która nie ma jakby możliwości działania do środków masowego przekazu publicznych, w związku z tym sięga po ten slogan. Teraz ja mam pytanie. Wszyscy ludzie są w tej chwili tak ustawieni, że uważają, że partią, która działa przeciwko temu, żeby nie było źle w Polsce, to jest PiS. I to jest, teraz proszę powiedzieć praktycznie, bo ja jestem praktycznie wyjlący. Jak zrobić, żeby odwrócić ten trend, żeby nareszcie zrozumieli, że rzeczywiście to działanie oddolne jest właściwe. Proszę powiedzieć. Jeśli to pokonamy, prawdopodobnie nie będzie problemu. Dziękuję. Pytanie było konkretne. Proszę odpowiedź. Pytanie było trudne. Proszę pana. Czy PiS robi dobrze, to ja nie wiem, to się okaże za trochę, nie chcę tego analizować, trochę mi szkoda czasu.
na to nie wygląda to dobrze. Natomiast dlaczego ruchy, owszem, ruchy oddolne to jest, pan mówi od 20 lat, nie, to jest od 18 wieku. To już się dzieje i wcześniej też wszelkiego rodzaju powstania to przecież to ruchy oddolne. Natomiast my nie chcemy zrobić tego w ten sposób, żeby płynęła krew, bo to nie o to chodzi. Nas już dostatecznie dużo wymordowano. Dlatego po prostu chcemy wyjść niejako oficjalnie z tego Matrixa, czyli powiedzieć państwu dziękujemy, my mamy tutaj własną autonomię, tutaj jest grupa, nie wiem, na razie może 50 osób, potem 100, potem to pójdzie w miliony. Mamy zebranych naprawdę sporo tych podpisów już, chcemy je zebrać, chcemy je złożyć jako akt powołania nowego, czy Polski Narodowej po prostu, no niejako odebrania tym korporacjom naszej ojczyzny, złożyć to do ONZ-u i powiedzieć tym państwu dziękujemy wam. Staramy się tutaj właśnie przeprowadzić analizy prawne, bo to nie jest proste. Szukamy prawników, szukamy mądrych ludzi, szukamy ludzi doświadczonych. No, chcemy to zrobić wspólnie dla wszystkich, no, dla naszych wnuków, dla naszych prawnuków. Ja powiem państwu, w tej chwili tak, przykład wam dam, postaram się bardzo szybko to opisać. 15 sekund. VAT na paliwa jest zdjęty. Orlen jest firmą VAT-owską. Ona się rozlicza z tego VAT-u. Jeżeli nie pobiera VAT-u za paliwo, a kupuje sprzęt do obsługi tego całego interesu i płaci VAT, to w rozrachunku ostatecznym Skarb Państwa musi Orlenowi ten VAT zwrócić, prawda? Bo to się musi, VAT się musi zbilansować. Albo jedna strona płaci Skarbowi Państwa, albo Skarb Państwa jej oddaje. Czy mam mówić dalej? Dziękuję. 30% Orlenu jest w rękach polskich, a reszta nie. Czyli nawet na tym VAT-cie nas rypią w tej chwili. Dobrze. Cieszę się, że pracujecie konstruktywnie. Wykład, ja tak to nazwę, Pani i uzupełnienia Pana, zupełnie różne rzeczy. Dwie wielkie różnice, jak mówią w Odesie. Raz majnujecie, raz wiecie, co to jest ocyfrowanie waluty, to pozwolę sobie zapytać, czy możecie podyskutować na temat sieci neuronowych i analogowych sieci neuronowych. Cyberbezpieczeństwo polega na tym, że gdy ocyfrujecie wszystko, to jesteście tak zauważalni, że bardzo szybko wyeliminujecie. Zapytanie, czy wiecie, gdzie jest produkowany ten grosik? Czy wiecie, jaka różnica między nim? A złotówką? Żadnej. Czemu? W Stanach, bo u nas nie opłaca się produkować pieniążki. I dlaczego? My mamy. Ja nie widzę, jaki to grosik jest. Proszę. Nie, grosik to jest polski grosik? Proszę. Słuchaj, została ci minuta. Minuta została, ale cieszę mnie. Nie dopuszczajcie. Polska nie ma prawa bić grosza. Mając w Polsce nie mamy prawa, bo... O, i tu panie, nie twórzcie nową religię, nowe mity. Religia jednolitości polskiego narodu jest do niczego. Religia covidowa, tutaj pani to wprowadziła w obieg, idealnie nam pasuje dlatego, żeby dyskutować. Nie dajcie się wciągnąć w niektóre zabawy, bo ja naprawdę dam wam później swoją monografię cyberbezpieczeństwa, żebyście poczytali, jak mogą się bawić i wami, i nami, i tak dalej. Wojtek wie, o czym mówi. Pani wie, no, bardzo mi się podobało, to jest nawet połowa programu, poważnego ruchu. Dziękuję, słyszę, tylko musicie wiedzieć, gdzie... No i pani niech nie opowiada, że czaszka na głowie u Kennedy'ego zleciała od wietrówki, bo to się pani... To nie temat. To nie temat. Stop. Dziękuję, słyszę. Dwie minuty odpowiedzi. Tak, odpowiedź. Pieniądze za wie. Pan. To prawda, te pieniądze nie powinny reagować na magnes. No, ale niech pani odpowiada. Nie gniewa się pan. Nie, ja się nie gniewam. Ja nie winien, że 30 lat jestem w Polsce, a przez pana... Oglądał pan film dokumentalny, czy nie? Nie oglądam, poniżej mojej godności śmieci takiego wolne żłoby. Cyberbezpieczeństwa nie ma, to jest fikcja, to jest po prostu fikcja, to jest istotniejsze, kto ma lepszego programistę i szybszy komputer i to jest tylko tyle, to jest tylko tyle. No to jest przy tej chwili przecież Polacy kwantowy komputer złożyli, no to już jak mamy kwantowy komputer, no to po prostu...
A ja mam jedno pytanie. Zaraz, ale nie, kolejny, nie. Proszę pani. Do wszystkich, czy możemy rzeczywiście przemyśleć pytanie, które mamy do pani, tak żeby ono coś wniosło tutaj i nie wylewać na Hanie całej frustracji. To jest moje pytanie. Przepraszam, że się włączyłam. Czy pani słusznie popieram? Nie. Najpierw ci, którzy nie tego. Przepraszam, zgłaszał się pan Bobiatyński, a później pan. Przepraszam, wahałem się długo, czy zabierać głos. Ale niepotrzebnie. Po rozmowie. Proszę pana, to jest moja sprawa, nie pana. Przepraszam, że jestem nieelegancki. Ale postanowiłem jednak wykorzystać ten limit czasu. Proszę państwa, dla mnie super testem na zarówno budowanie wspólnoty narodowej i państwowej, jak i również na superdestrukcję tej wspólnoty narodowej i państwowej, jest lektura Giversa Jakoba na temat, jak zorganizowałem drugi rozbiór Polski. I teraz, jeżeli król był zadłużony na 33 miliony, obojętnie czego, czy dukatów i tak dalej, jeżeli spowiednik króla, chwała Bogu, że Włoch, był płatny jako najlepszy szpieg carski, to on wiedział nie tylko to, co już było, co król o tym sądzi, ale wiedział, co król uważa za swój grzech i tak dalej. Mało tego, tenże spowiednik był specjalnym wysłannikiem króla w tajnych misjach do Watykanu. I teraz, proszę państwa, jeżeli mamy całą tą listę tych powieszonych między innymi, ale nie wszystkich, bo jednego Kościuszko ułaskawił, który później został za carskie pieniądze prymasem Polski, to my młodzież musimy uczyć rzeczywistej realpolicy i mało tego, jeżeli ja pytam polskich inteligentów, kto czytał Giversa, nikt. Z przyjemnością stwierdzam, że mało tego, że czytał, ale przemyślał sprawy niejaki pan profesor Modzelewski. Natomiast nauczyciel historii Rejtana, którego kończyłem, 3 miesiące temu ode mnie dostał Giversa i jak pytam, Piotr, na której stronie jesteś? 29. Proszę państwa, dla mnie pytanie było, czy mamy uczyć na podstawie Giversa mechanizmu budowy wspólnoty i jej rozwalania i mało tego, czy mamy zaczynać od nauczycieli historii w szkołach średnich. Piotra zapytałem, czy również zdolniejsi uczniowie nie powinni czytać tej literatury. Moim zdaniem, również i dla państwa, moja prośba, nie nakaz, przeczytajcie tego Giversa, bo wam się kilka nocy bezsennych przyda, żebyście przewentylowali swoje poglądy na świat realny. Pani ma rację, że pieniądz rządzi. I ten pieniądz tam był wszechobecny. Natomiast ostatnie zdanie. Proszę państwa, ukazała się wspaniała praca doktorska, co prawda mojego kolegi bliskiego. 78 lat obronił doktorat pod tytułem Rola współczesnych mass mediów. I my się nie łudźmy. Jesteśmy manipulowani i mało tego, ostatnie badania również amerykańskie stwierdzają, że tylko 6% populacji nie poddaje się tej manipulacji. Chwała Bogu, że być może jesteśmy wśród tych 6%. Natomiast, proszę państwa, prośba o tą lekturę Giversa. Jeżeli traficie na pracę doktorską aktualną pana Andrzeja Ziemskiego, jest w internecie, to musicie przetrawić to, co w tej pracy wynika, jako ci wszyscy, ja, pani, my wszyscy, manipulowani przez super biegłych w sprawach manipulacji. I tyle. Przepraszam, dziękuję, dzięki za tolerancję. Dziękuję. Pytań nie zadawałem. Czy będzie odpowiedź? Bardzo proszę. Oczywiście Co to myśleli? Młodych również, aczkolwiek to jest niełatwe. Proszę państwa, ja się zapytałem
takiego mojego znajomego lekarza, rozmawiając tutaj o tej Polsce niepodległej, że należy zmienić w ogóle naukę w szkołach i podejście do dzieci. Powiedziałem mu, że obowiązkowo powinno nauczać się dzieci szybkiego czytania. To jest proces, którego da się nauczyć. I on mi mówi tak, słuchaj, a kogo ty chcesz nauczyć? Jakim cudem? Ja mówię, no normalnie, dzieci pisze program, dzieci się uczą szybkiego czytania. A on mówi, nie, zapomnij. Zacznij od tego, że dzieci przestaną być jako noworodki szczepione. Bo te dzieci, które zostały zaszczepione, może 5-6% z nich nauczy się procesu szybkiego czytania. Reszta nie. Bo szczepionki zlasowały im. Przykro mi, to mówi lekarz specjalista, więc... Do kogo tu dotrzeć najpierw? No do nauczycieli czy do młodych matek? No jeżeli matka w ciąży jest w tej chwili nazywana reproduktorką, no to w imię ojca i syna. No. Gdzie ja jestem? Naprawdę, to ma pan rację, to są mamy bardzo poważne problemy. Dobrze przed czasem. Proszę państwa, proszę zauważyć, że są już w tej chwili głosy bardzo zdyscyplinowane. 2 minuty, proszę. To teraz. Panie Rudy, już czas wystartował. Nareszcie. Proszę państwa, ja skończyłem studia ekonomiczne. Słucham i doszedłem do takiej przykrej konkluzji. Ja chyba głupi jestem, bo ja naprawdę mało z tego rozumiem, o czym się tutaj mówi. Jak ja słyszę, że my, to ja się pytam, kto to my, a co my możemy? I my Polacy. Jakaś tam rezolucja, jaką ona ma wpływ? Złożymy te podpisy, 100 tysięcy. Wierzycie w państwo, że ona coś zmieni? Nic nie zmieni. Więc pytam się, co my możemy? I zastanówmy się, co my jako tu obywatele możemy zmienić. Ja osobiście jestem wojownikiem i walczę. Walczę o lepszy byt. Chodzi o to, że w naszej strukturze państwa powinny być struktury samonaprawcze, których nie ma. Jest powszechny bałagan, a przestrzeń między państwem a obywatelem to jest bagno. Więc zastanówmy się, co my możemy tutaj zrobić realnego, co może poprawić naszą rzeczywistość. Faktem jest, co do ogólnej polityki, proszę państwa, jak PiS przystąpił do władzy w stosunku obecnie do tej sytuacji, ja mam 2 razy większą emeryturę. Armia rośnie, prawda? Potężnieje. Tylko chodzi o to, że nie mogę się przyczepić do ogólnego kursu Prawa i Sprawiedliwości, ale generalnie rzecz biorąc, Prawo i Sprawiedliwość jest układem chorym. Jest bardzo dużo po prostu niedociągnięć, z którymi musimy walczyć. Dziękuję bardzo. Nie ma kontroli w terenie. Przepraszam. No zaniedbań w kulturze przede wszystkim. Proszę. Można ten mikrofon tylko długo, bo drogi się nie nagra. Proszę siedzieć. Tak, dobrze. Pan odwróci ten, tak? Tutaj moim kierunku. O, super. Bardzo, bardzo się cieszę. Proszę pana, szanowni państwo, my chcemy poruszyć, bo w Polsce powstało bardzo dużo grup wolnościowych. Naprawdę mnóstwo bardzo fajnych ludzi i staramy się do tych ludzi dotrzeć, zaszczepić ich tą ideą odzyskania naszego państwa, stworzenia państwa narodowego. To nie jest łatwe. Ja to co pan mówi, że między władzą a ludźmi jest bagno. Tutaj wie pan, ja się dziwię, że tu jeszcze nie ma na Wiejskiej wyższej uczelni nepotyzmu, bo to przecież spoko powinna być. Zasłaniasz mi pana i pokazujesz pana, a nie mnie. No, dobrze, super. Więc nie jest to łatwy proces, rzeczywiście, on wymaga, tak jak pan mówi, jest pan wojownikiem. Proszę bardzo, ja panu zostawię 1, 2, 3 listy, zbierze pan podpisy na tych listach jako wojownik.
jako człowiek, jako ekonomista, czy rozmawiał pan z sąsiadem, że ta ekonomia jest do kitu, że to jest pieniądz, który jest pieniądzem dłużnym, ten, który ma pan podwyższoną emeryturę. Za to ktoś zapłaci. Pana prawnuki, dokładnie. Za to, że pan ma tą emeryturę w tej chwili podniesioną przez mnie. A co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Pytam się. Proszę bardzo. Podpiszę się to. A co to zmieni? I niech pan zbierze podpisy. Pan się niech jak najwięcej podpisów. I to trzeba ludziom wytłumaczyć. Dlaczego? Nie, zamykamy już. Przepraszam. Czy są? Dziękuję. 2 minuty równo. Czy? Nie. Pojedynczy tylko. Jeden głos. I kończymy, tak, Tomek? Nie. Dlaczego nie dostałem odpowiedzi? No. Nie, to już w kuluarach. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim, dziękuję prelegentom. I cóż, dawno nie widziałem tak ożywionej dyskusji. W związku z tym temat do przemyślenia. Dziękujemy bardzo.